Witam serdecznie, kochani widzowie. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie z kart Tarota i też Lenormand. Jak on mnie kocha? Czyli jaka jest jego miłość do mnie? Oczywiście dla mężczyzn, którzy odwiedzają również mój kanał, a jest ich coraz więcej. Jaka jest jej miłość do mnie? Proszę sobie to odwrócić płciowo, płciami. Więc proszę Państwa, zanim zacznę interpretację kart, bardzo Państwa proszę o subskrypcję, lajkowanie, komentowanie i propozycję tematów, które chcę tutaj publikować. Z ogłoszeń parafialnych chcę ogłosić, że jutro o godzinie 12.54 o 12.54 jest nów księżyca. W ten nów możemy robić rytuał oczyszczenia, to znaczy oczyścić się z wszystkich negatywnych emocji, negatywnych spraw, negatywnego myślenia, negatywnych ludzi. Przeciąć wszystkie więzy, które nas obarczają, obciążają, którzy nam szkodzą, ludzi, którzy nam szkodzą, więzy, które nam szkodzą, czy jakichś fałszywych przyjaciół, jakichś destruktywnych partnerów, negatywne sprawy, które nas obciążają, przypuśćmy sprawy sądowe. Możemy odciąć ten nów jutrzejszy, wszystkie właśnie te negatywne sprawy, by zneutralizować te obciążenia, które dźwigamy poprzez te wszystkie sprawy, czy kontakty, emocje i tak dalej. Szczególnie dla toksycznych partnerów w związkach, gdzie macie do czynienia właśnie z jakimiś narcystycznymi, toksycznymi partnerami lub partnerkami, możemy jutro podczas rytuału odcięcia i oczyszczenia te wszystkie złe więzy poodcinać. Oczywiście ten rytuał należy w każdy nów powtarzać, ale wszystkich Państwa, którzy pragną jutro oczyścić się z tych negatywnych myśli, uczuć, emocji itd., zapraszam o 12.54, czyli w czas nowiu księżyca, jutro o tej godzinie właśnie opublikuję tutaj filmik z rytuałem oczyszczającym, do którego mogą się wszyscy podłączyć i wtedy za pomocą właśnie słów, które będziemy razem mówić, będziemy robić właśnie taki rytuał oczyszczania wspólnie. Czyli zapraszam Państwa jutro o 12.54, czyli gdzieś tak myślę o 12.50 będzie ten film opublikowany i będziemy wspólnie po prostu się oczyszczać. Aha, jeszcze do tego rytuału mogą sobie Państwo sami przygotować na jutro świecę. Najlepiej jak będzie to świeca czarna, szara, właśnie o takim ciemnym kolorze, by te wszystkie właśnie takie negatywne, ciemne, destruktywne emocje odeszły od nas. I tą właśnie świecę zapalimy wspólnie. Jak również proszę przygotować sobie kartkę papieru i długopis. Będziemy pisać wszystko to, co chcemy odciąć, zapisywać, by później właśnie w ogniu tej świecy to wszystko spalić. Także proszę przygotować sobie ciemną świecę, najlepiej czarną lub szarą i kartkę papieru z długopisem do pisania, żeby napisać po prostu swoje różne po prostu tej rzeczy, myśli, żeby to wszystko spisać. Więc tyle z tych parafialnych tutaj ogłoszeń. Mam nadzieję, że jutro o 12.50 spotkamy się tutaj wspólnie i będziemy
wspólnie tutaj się oczyszczać, medytować. Dobrze, więc dzisiaj chciałam właśnie przedstawić Państwu trzy grupy. Pierwsza grupa, obelisk żółty, cytryn. Druga, to kwarc cytrynu, cytrynowy po polsku, tak? Cytryn po niemiecku, nie wiem jak, bo tak. Później obelisk fioletowy, fluorit. Obelisk fioletowy, druga grupa. I kwarc górski, grupa trzecia, obelisk kwarc górski. Także pierwsza grupa, kwarc cytrynowy, druga grupa, fluoryt fioletowy i trzecia grupa, kwarc górski. Proszę wybrać sobie grupę, 1, 2 lub 3. I zaczynamy od grupy pierwszej, kwarc cytrynowy, cytryn, czyli obelisk żółty. To jest żółty, taki żółtawy powiedzmy. Dobrze, te odsuńmy na bok. Jak on mnie kocha? Jaka jest jego miłość do mnie? Karta słońca. Karta słońca mówi naturalnie o pięknej, gorącej, namiętnej, ciepłej miłości. Jak on cię kocha? Na pewno kocha cię gorąco. Karta ta uosabia optymistę, czyli osobę pozytywnie nastawioną do świata. Jego wiara w swój fart ma naprawdę silne podstawy. Wierzy we wszystko, czego się dotknie. Myśli o wszystkim pozytywnie. Słońce charakteryzuje witalność i pogodę ducha. Taki właśnie jest ten partner, o którym myślisz. Jest on wewnętrznie dojrzałym, zrównoważonym emocjonalnie człowiekiem. Zwykle nie miewa dylematów dotyczących własnej osobowości, tożsamości. Wie dokładnie, czego pragnie, czego chce w związku, a plany swoje realizuje bez kłopotów, ponieważ myśli pozytywnie. Odnosi on sukcesy finansowe. Jeśli chodzi o jego pozycję społeczną, ma również wysokie aspiracje i wierzy w swój sukces. Jeśli działa, tak, przypuśmy, zawsze tak ukierunkowuje swoje działania, by wykorzystać swoje owoce własnej pracy z pożytkiem i satysfakcją. Jest bardzo towarzyski i powszechnie lubiany. Cieszy się każdym dniem. Jest radosny. W kontaktach z ludźmi, w pracy, postrzegany jest właśnie jako optymistyczna, wesoła, ciesząca się życiem osoba. Osiąga zdrową i dobrą starość. Cieszy się każdym dniem. Szczęście sprzyja mu w sprawach prywatnych, ponieważ potrafi obdzielić uczuciem partnerkę, rodzinę, dzieci, przyjaciół. Posiada mnóstwo do dania, dlatego jest mądrym, wyrozumiałym rodzicem, dobrym ojcem, dobrą matką. Jest taką osobą w partnerstwie lub takim ojcem lub żoną, która potrafi dać wolność rozwoju własnej indywidualności dzieciom. Chce sam się rozwijać wolno i dać też tą możliwość rozwijania się własnej partnerce.
Jeśli zakochałaś się właśnie w takim słońcu, w takim partnerze optymistycznym, gorącym, uczuciowym, słonecznym, to jakbyś wygrała fortunę na loterii. To jakbyś wygrała w totolotka. Ponieważ twój związek będzie inspirujący z nim. Także seks będzie gorący, niezapomniany. Ponieważ jest to osoba, no powiedzmy hot, tak? Czyli nie tylko gorąca, ale bardzo gorąca. Namiętna. Osoba, mężczyzna, spod tego, którego określa ta karta, jest to mężczyzna spełniony, pełny energii, witalności, często lider, szef w pracy lub szef, kierownik, dyrektor jakiegoś zespołu, przywódca. Ponieważ no, jako optymistyczny szef potrafi dobrze zarządzić grupą osób. Być może jest to artysta, prawda? Ponieważ ma wybujałą wyobraźnię. Być może jest to pracownik naukowy, reżyser filmowy, ekspert w jakiejś dziedzinie, dyrektor. W małżeństwie jest zgodny. Także jest to ogólnie partner, który jest optymistycznie nastawiony do związku, do relacji. Również lubi być autorytetem. Ma silną osobowość. Wzbudza sympatię i szacunek. Lubi być szanowany. Dlatego często ma właśnie takie liderskie zawody, zadania w pracy. Zarządza team, czyli zespołem, tak? Jest energiczny. Ma dojrzałą osobowość. Lubi wysoki statut społeczny. Jest osobą, która lubi być zadowolonym z realizacji swoich planów, ponieważ ma ta osoba ambicje. Jest to osoba rozsądna, świadoma i nieraz może dumna, uczciwa i pogodna duchem. Także wspaniały partner, który ma na pewno dużo pomysłów, jest aktywny, lubi wycieczki, przygody, podróże. Lubi aktywność z partnerką. Na pewno nie będzie z nim w takim związku nudno, ponieważ ma w sobie dużo siły witalnej i lubi właśnie być aktywnym. Także wspaniale życzę Wam takiego partnera i wszystkie osoby, które wybrały grupę pierwszą, no w skrytości serca kochacie właśnie taką osobę. Ale uwaga, kochani, jeśli taka osoba, przypuśćmy w związku, negatywnie się pokaże, to może być też egocentryk, prawda, który jest skupiony tylko na sobie. Może być też próżny, narcystyczny. Może wszystko robić na pokaz, grać coś fałszywego. Może także mieć podatność na wpływy otoczenia, czyli być niestabilny. Może mieć wręcz chorobliwe ambicje. Może mieć słomiany zapał, zapalać się do czegoś bardzo gorąco i szybko mu te zamiary mogą przejść. Może być ewentualnie niestały, niewierny. Może być apatyczny, narcystyczny, nieszczery. Może tylko udawać coś, grać jak aktor.
Może być również dominant, czyli może dominować w związku, lub może być też arogant, czyli arogancki. Więc takie są negatywne aspekty tej karty, jeśli przypuśćmy, są jakieś kryzysy w związku, ale oczywiście jesteśmy dzisiaj skoncentrowani na tych pozytywnych, więc życzę Państwu z grupy pierwszej te pozytywne walory tej karty. Dobrze, to była grupa pierwsza. Teraz zobaczmy, kochani, grupę drugą. To był fluoryt fioletowy. Tak, także to była ten obelisk. To jest karta Der Wagen, to znaczy to jest karta Rydwanu. Rydwan. Ok. Karta Rydwan przedstawia osobę, która tryska energią. Jest to osoba energiczna, aktywna. Lubi zmiany, ruch. I ta osoba gotowa jest wiele poświęcić, aby pokonać wszelakie przeszkody dzielące go od celu. Niezależnie jaki jest to cel, czy zawodowy, czy właśnie cel, by ugruntować dobrą rodzinę, czy mieć dobry związek. Ta osoba, mężczyzna lub kobieta, partner lub partnerka, potrafi polegać na samym sobie. I w kontaktach z ludźmi czuje się pozytywnie zmotywowany. Jest zręczny, pracowity. Wie, że sukces nie spadnie mu z nieba, lecz w miłości nade wszystko kocha ryzyko. Walczy o własny sukces energicznie. Taki partner wybiera z zasady trudne kobiety, które są ciężkie do zdobycia. To go właśnie podnieca. Jeśli panowie pytają tutaj o partnerkę, kobietę, to na pewno te partnerki chcą takich atrakcyjnych mężczyzn, które będą również chciały inne kobiety. Po prostu chcą się też pokazać z takim atrakcyjnym mężczyzną. I tak samo właśnie, jeśli jest taki mężczyzna z cechami charakteru Rydwanu, to jest to osoba, która lubi się pokazać z atrakcyjną kobietą, ale ta kobieta musi być ciężka do zdobycia. On lubi zdobywać. Uczucie w związku stanowi dla takiego Rydwana, którego przedstawia ta karta, rodzaj wyzwania. On stara się temu wyzwaniu sprostać. Podobnie jak w innych różnych życiowych problemach. Pamiętaj, że potrzebuje taki mężczyzna z takimi cechami właśnie Rydwanu niezależności. Jeśli chcesz go do czegoś nakłonić, musisz przedstawić swoje cele w przekonujący, logiczny, racjonalny sposób. Inaczej przegrasz. A w kłótni z takim Rydwanem szybko znokautuje cię on dynamicznymi, błyskotliwymi, szybkimi ripostami. Czyli ma ostry język. Jest szybki w reakcjach. Związek z takim Rydwanem, z takim partnerem, tak, którego charakteryzuje ten Rydwan, jest ekscytujący, daleki od codziennej rutyny, nie jest nudny. Jest to człowiek aktywny w sypialni, to znaczy jest on oczywiście gorącym, namiętnym, no niesamowicie erotycznym partnerem, poszukujący w seksie, czyli lubiący również gry i eksperymenty.
Erotyka stanowi dla niego bardzo istotny element egzystencji. A na przykład mężczyźni, którzy pytają o kobiety z cechami rydwanu, taka kobieta często postrzegana jest jako dominująca w seksie. Mężczyźni mogą się obawiać, że taka kobieta z cechami rydwanu, no, lub też mężczyzna z cechami rydwanu, nazbyt lubi erotyczne eksperymenty, gierki. Lubi ciągle przeżywać w seksie coś nowego. Nie lubi nudy w seksie. Możesz zakochać się w takim partnerze. Czeka Was na pewno w takim związku z rydwanem uczucie piękne, erotyczne, ekscytujące. Lecz na początku takiej znajomości musisz o nie walczyć i zabiegać, i je adorować. Jest to osoba ciągle jakoś zajęta. Ma dużo zainteresowań, często zmienia zdanie, często szuka coś nowego, co go interesuje lub czego chce się, do czego chce się zabrać. Może być dobrym ekspertem w jakiejś sprawie, astrologiem, ekonomistą, biznesmenem, finansistą, zegarmistrzem, mechanikiem, lecz w negatywnym słowa znaczeniu, tej karty znaczeniu, może być również oszustem finansowym, nieudacznikiem lub kogoś, kto po prostu jakiś zły los lub pech postawił na naszej drodze. Możemy poznać takiego partnera lub partnerkę o cechach rydwanu na giełdzie, w bankach, kantorach, sejfach, kasynach, na karuzeli, w zakładach napraw, w zakładach zegarmistrzowskich, mechanicznych. No, negatywne cechy tej karty, jeśli chodzi o charakter partnerów z taką kartą rydwanu, jest ich zmienność. Po prostu, no, nieraz jest to osoba porywcza, szybka i nie wiemy, co możemy się po tej osobie spodziewać. Być może jest to w negatywnym znaczeniu tej karty też osoba, która zajmuje się czarnowictwem, czarną magią. Tak? Jest osobą konfliktową, ma jakieś obawy, jest osobą wątpiącą, podejrzliwą, wpadającą w taki marazm. Także jeśli są kryzysy w małżeństwie lub w związku właśnie z taką osobowością, no to wtedy są takie negatywne aspekty, ale skoncentrujmy się na tych wspaniałych, pozytywnych aspektach tej karty, a jest to na pewno związek pikantny, bardzo eksperymentujący, jeśli chodzi o sprawy erotyczne. No, jest to również taka narwana, szybka, energiczna miłość, szalona miłość. Jeśli jesteście zwolenniczkami takiej miłości i takiego związku, to na pewno dobrze wybrałyście. I wszystkie osoby z grupy drugiej życzę Wam spełnienia z taką właśnie osobą. Energiczną, szaloną, pełną pomysłów, szybką, szybko reagującą, z którym można się spodziewać niespodziewanych wydarzeń, nowych różnych przygód, nowych możliwości, szans do wykorzystania i również rozmaitych nieoczekiwanych obrotów spraw.
wydarzeń, które szybko zmieniają bieg spraw. Ponieważ no, z takim rydwarem on pędzi, jest szybki, porywczy. Prawda? On pędzi to w prawo, to w lewo. Widzimy też tutaj tą dualność, dobro i zło. Także pędzi w dobrym lub w złym kierunku. Ale ważne dla niego, by ciągle być w tym ruchu. Prawda? Ciągle się zapala do czegoś. Chce ciągle coś odkrywać. Ciągle ma jakieś pomysły. Chce jakichś nowych doświadczeń, eksperymentów. Także jeśli lubicie takie szybkie, szalone życie, to jest to na pewno dla Was odpowiedni partner. Wszystkiego dobrego dla grupy drugiej. I zobaczmy teraz grupę trzecią. Grupa trzecia jest to obelisk kwarc górski. Karta głupca. Karta z numerem 0, który jest też bardzo ważny w tej talii tarota. No, jak kocha Was ten głupiec? Głupiec kocha Was oczywiście trochę głupawo. Głupiec to ktoś, kto nigdy nie dojrzeje. On kocha Was w sposób infantylny, niedojrzały. Jeśli myśli głupiec o związku, to myśli o tym w sposób beztroski, spontaniczny. Nie liczy się z konsekwencjami działania. Lekkoduch, który nie umie w związku planować. Ciągle w drodze, nigdy nie umie się zatrzymać, nie chce zostać na dłużej. Ciągle chce zaczynać wszystko od nowa. Osoba, która jeszcze nie ma doświadczeń, beztroska dziecięca, o infantylnym pojmowaniu świata, ale osoba wesoła. Ma duży entuzjazmus. To znaczy entuzjazm po polsku, przepraszam, jeśli wyrwą mi się nieraz niemieckie słowa, ponieważ no nieraz tutaj notuję sobie coś po niemiecku, więc lub myślę o tej karcie nieraz po niemiecku, więc jest to osoba entuzjastyczna, optymistyczna, ciekawa świata. Osoba, która ma ciągle nadzieję na lepsze zmiany. No, osoba, z którą możesz mieć dziecko, ponieważ jest to też karta ciąży, ale zastanów się nad tym, ponieważ ten głupiec jako partner jest, no, jest jeszcze sam dzieckiem. Jeszcze sam nie jest dojrzały uczuciowo, emocjonalnie, by wychować to dziecko. Osoba młoda duchem, przy której czujesz się na pewno również młodo. Jest to taki symbol osoby, która jest pielgrzymem, podróżnikiem, emigrantem, też wariatem. Prawda? Czyli podróżuje, jest ciągle w drodze, zwiedza, chce nowych doświadczeń. Nie lubi się zatrzymać w nudzie. Być może jest on, uważa się nieraz za geniusza, który odkrywa świat. A jest po prostu zwykłym satyrykiem lub klaunem. No po prostu błazen. Ta karta nazywa się Der Narr. To jest tak jakby w przetłumaczeniu błazen, głupiec. Niemniej jednak jest on osobą radosną i na pewno jego entuzjazm spowoduje, że będziesz po prostu w jakiejś radosnej relacji z takim człowiekiem.
Jego miłość jest także lekka, bez obciążeń. Niemniej jednak nie spodziewaj się, że On chce jakichś poważnych relacji z Tobą. To jest lekkoduch, który lubi tylko powierzchowne związki. On ceni sobie wolność, by odkrywać dalej i mieć jakieś przygody. Uwaga! Taki mężczyzna o cechach głupca lubi muzykę, alkohol, śpiew, może narkotyki, imprezy aż po świt. Żyje chwilą, bawi się. Jest imprezowy. Ma pozytywne, dobre intencje, lecz naobiecuje Ci po prostu niesamowitych rzeczy. Czy tego dotrzyma? Gorzej z realizacją tych wszystkich obietnic i zadań. On szuka tylko przygód, rozrywki, ekstremalnych doświadczeń. Jeśli pojawia się jakiś problem w związku z partnerką, z partnerem, głupiec próbuje za wszelką cenę ten problem zignorować, mówić, że ten problem nie jest istotny, lub po prostu odejść, uciec przed wyjaśnieniem takiego konfliktu w związku. Niczego się taki głupiec w związku nie potrafi nauczyć, ponieważ nie ma konsekwencji jego działania. On nie lubi obciążać się jakimiś stabilnymi relacjami. On lubi wolność. Dlatego też ignoruje wszelakie kłótnie, problemy, dyskusje ważne i ucieka, odchodzi, wyjeżdża. Po czym wraca i popełnia wciąż te same błędy. Nic nie rozumie. Ma wyobraźnię, jest osobą kreatywną, lecz nie używa tej wyobraźni i kreatywności do zaplanowania stabilnego związku lub swojej stabilnej przyszłości. Nie. Jest to ktoś, kto jest romantyczny, lubi piękne romantyczne chwile, na przykład zasypie pościel płatkami róż, ale nie potrafi zatroszczyć się o partnerkę i wychować dzieci. Nie potrafi planować rodziny. Poza tym, na przykład w seksie, jest szalony, ale nie używa antykoncepcji, ponieważ jest to głupiec. On nie umie przewidywać konsekwencji swojego zachowania. Więc tym samym nie umie po prostu ponieść auch konsekwencji swoich działań seksualnych, jeśli partnerka zajdzie w ciążę. Nie bywa odpowiedzialny, nie jest odpowiedzialny. Jako partner, także w dziedzinach finansowych, jako ojciec, mąż, nie jest to osoba odpowiedzialna. Na przykład, jeśli kupisz z takim głupcem dom, on podpisze kredyt i nie przeczyta całych warunków spłaty tego kredytu i nie potrafi zaplanować długi okres spłat tego kredytu. Także na pewno zostaniesz z tym wszystkim sama. Więc uważaj, jeśli podpisujesz jakieś umowy i decydujesz się na jakieś poważniejsze wydatki w związku z głupcem. On jest bezmyślny. Jeśli pożyczy pieniądze, czy z banku, czy od ciebie, czy od kogoś innego, zgubi dokumenty, zapomni o warunkach spłaty, nie ma planu, by oddać te pieniądze.
No po prostu nie umie planować, jest głupi, jest za głupi. Romans powierzchowny, seksualny, lekki, z takim głupcem jest na pewno zabawny i podniecający, szalony, inspirujący, wesoły, ciekawy. Ale poważny związek lub całe życie z takim głupcem jest tylko iluzją. Więc zastanów się dobrze, jeśli osoba, którą kochasz i o której teraz myślisz, ma cechy takiego błazna, głupca, zastanów się dobrze, czy jest to na pewno materiał na dobrego męża lub długotrwałego partnera. No chyba, że chcesz tylko powierzchownych romansów, flirtów. Lubisz związki z lekkoduchami i masz cierpliwość anielską do takiego partnera. Jeśli chcesz tylko wesołych chwil, imprez, gdzie możesz się pośmiać, imprezować, taki partner jest na pewno dla Ciebie w sam raz pasujący. Natomiast jeśli chcesz stałego, spokojnego, długotrwałego związku, zastanów się proszę, czy masz inwestować swoje uczucia i emocje w ten właśnie błazeński związek. To była karta numer 3 dla grupy numer 3. Wszystkim kochanym widzom życzę udanego związku, udanych relacji, wspaniałych partnerów. I widzimy się jutro o godzinie 12:54. Wcześniej będzie już ten film tutaj puszczony parę minut, ponieważ o 12:54 jest pełnia księżyca i jutro robimy rytuał oczyszczania, odcinania się od wszystkich negatywnych więzów. Dziękuję Państwu serdecznie. Proszę o kontakt przez e-mail, jeśli Państwo potrzebują. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niedługo.